Uwaga na zatrutą wodę. Do tych obrażeń doszło najprawdopodobniej w wyniku napicia się płynu. Wielki marsz na 1300 kapeluszy. To się czeka cały rok, to jest taka rozrywka dla seniorów. Pożar cysterny na trasie Oława-Kąty Wrocławskie. Marta Balukiewicz, witam i zapraszam na podsumowanie informacji Echo 24. 31-letni mężczyzna po wypiciu wody trafił z poparzeniami przełyku do szpitala. Jak twierdzi, napił się wody z oryginalnie zapakowanej butelki Żywioł Żywiec Zdrój. Sprawa bada policja i sanepid, a o szczegółach Mateusz Czmiel. Komunikat o zatrutej wodzie wydała rano bolesławiecka policja. Ostrzeżenia do wszystkich mieszkańców SMS-em wysłał również prezydent Bolesławca. Chodzi o półlitrową butelkę wody, po spożyciu której 31-letni mężczyzna trafił do szpitala. Jak ustalono, do tych obrażeń doszło najprawdopodobniej w wyniku napicia się płynu, który znajdował się w oryginalnie zamkniętej butelce. Po jej wypiciu mężczyzna poczuł pieczenie w przełyku. Natychmiast został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja wysłała do firmy komunikat już w nocy. W rozlewni natychmiast została wszczęta kontrola. Natychmiast uruchomiliśmy procedurę wewnętrzną, która zakłada, że specjaliści tutaj u nas wewnętrznie badają wszystkie zapisy z produkcji, wszystkie próby referencyjne. W rozlewni pojawiła się policja oraz inspektorzy sanitarni. Oba te organy kontrolne są u nas w fabryce. Udostępniamy im wszelkie informacje, rozmawiają z pracownikami i jakby na tej trochę podstawie już przeprowadzonych analiz możemy mówić, że produkty, inne produkty Żywiec Zdrój nie są produktami niebezpiecznymi dla zdrowia. Rzeczniczka firmy zaznacza, że produkcja wody jest procesem całkowicie zamkniętym. Ta możliwość ingerencji w proces jest bardzo ograniczona. Ale no celowo nie mówię niemożliwa, dlatego że oczywiście to sprawdzamy. Natomiast to jest pierwszy przypadek tego typu. Dodam, że również zgłoszenie, to jest jedyne zgłoszenie. Nie otrzymaliśmy żadnego podobnego, a jak pan się domyśla, w partii produkcyjnej tych butelek jest dużo więcej. Proces produkcyjny nie został wstrzymany. Z obiegu profilaktycznie wycofano dwie partie wody z 20 kwietnia i 8 sierpnia. Pozostaje teraz czekać na wyniki próbek wody. Dla Echo 24 Mateusz Czmiel. Pożar cysterny na trasie Oława-Kąty Wrocławskie i ewakuacja mieszkańców. Do groźnego pożaru doszło po godzinie 13 w miejscowości Szczepankowice. Zapaliła się tam cysterna z olejem technicznym. Na szczęście nie doszło do wybuchu. Nikomu nic się nie stało, a pożar został szybko ugaszony. W miejscowości Szczepankowice na oku drogi samochód ciężarowy, ciągnik ciągnący cysternę z substancją łatwopalną uległ przewróceniu na prawy bok. W momencie przewrócenia nastąpił zapłon, wskutek czego ta substancja przewożąca łatwopalna zaczęła się intensywnie spalać. Przyczynę ustala policja, która jest na miejscu zdarzenia na podstawie relacji świadków oraz filmów. Jedyną osobą, która brała udział w zdarzeniu, to jest kierowca, który prowadził ten ciągnik. Po jak gdyby wykoleniu się, przewróceniu tego samochodu, kierowca wydostał się z auta i oddalił w bezpieczne miejsce, powiadomił służby. Było zagrożenie wybuchem pozostałych komór, które były narażone na wysoką temperaturę. W momencie dojazdu straży pożarnej, pierwszej na miejsce zdarzenia, palił się ciągnik i paliła się pierwsza komora, w której znajdowało się 10 ton tego paliwa. Paliwo rozlało się również po powierzchni jezdni, więc pożar był dosyć intensywny i duży. Szłam na ogródek, usłyszałam właśnie, że jedzie samochód szybko. Gdy się odwróciłam, zobaczyłam, jak on się już bokiem ślizga, te auto, i za chwilę stanęło w płomieniach. No, martwiłam się o swoje dziecko i tak dalej, pobiegłam, bo straż przyjechała po 20 minutach faktycznie dopiero, około 18 minut, no i kazali się ewakuować w panice po prostu. No i zabrałam dziecko i uciekłam po prostu tam do tyłu do mamy. Też się bałam o swój dom, prawda, bo jakby to się stało wcześniej, a tam jest bardziej zakręt niebezpieczny, to po prostu no, poszłabym, cały nasz dobytek by poszedł, no i co wtedy z dziećmi zrobić? Nie ma przepisu, nie ma problemu. Mieszkańcy Ligoty Pięknej od lat zmagają się z nadmierną ilością owadów. Mieszkańcy podejrzewają, że przyczyną plagi much może być znajdująca się w pobliżu ferma.
Leciała mucha z Łodzi do Zgierza. Tak zaczyna się zabawny wierszyk Jana Brzechwy, ale mieszkańcom podwrocławskiej wioski Ligota Piękna do śmiechu nie jest. Ilość much jest tak ogromna, że nie sposób w domu funkcjonować, nie wspominając o tym, co się dzieje na zewnątrz. Od paru lat tam po prostu się nie da żyć. W domu jestem jak w konserwie, pozamykana. Nawet jak stosuję system wietrzenia domu nocą, to z kolei jakieś smrody palonych, nie wiem nawet co. Ja to podejrzewam, że to może być jakby padlina. Mam zwierzęta, więc moje zwierzęta biją się o jedzenie z muchami. Bardzo często musimy myć okna. Poza tym wiele osób narzeka, że co kilka miesięcy remontuje, to znaczy maluje ściany, ponieważ od zabijania much zostają plamy na ścianach. Wchodzą również przez kanały wentylacyjne do pochłaniacza. Lecz tu są siatki, to nie wejdą i tutaj wszystkie padają. Codziennie trzeba siatki zdejmować i czyścić tutaj z much padniętych. Według mieszkańców brzydko pachnący problem bierze się z pobliskiej kurzej fermy. To właśnie ona ma przyciągać owady. Dlatego na wniosek 120 mieszkańców wioski sprawa much kolejny raz trafiła na sesję Rady Gminy. Ja uważam, że władze gminy pozorują tylko działania, czyli piszą monity do właściciela, piszą monit do zakładu weterynaryjnego, do inspektora tam sanitarnego. Oni oczywiście przyjeżdżają, oczywiście właściciel ma dokumenty, że on to opryskał, że on to wywozi jakieś nieczystości, wszystko ma na papierach, wszystko jest zgodnie z wymogami i procedurą. Chyba wczoraj była inspekcja niezapowiedziana, a właściciel fermy w nocy przed niezapowiedzianą inspekcją sprzątał. Borykamy się już trzeci rok z tym problemem. No, odpowiedzi są takie, że tam jest wszystko w porządku, w jak najlepszym stanie i nie widzą źródła tego naszego problemu. Tu na ławie naliczyliśmy już 30 much. Wojewódzki sanepid nie chciał tego komentować, twierdząc, że nie ma norm, które by określały dopuszczalną liczbę siedzących owadów na metrze kwadratowym. A skoro ferma działa legalnie i podlega kontroli, to wszystko jest w porządku. Właściciel jest nieosiągalny, ja jeszcze osobiście go nigdy nie widziałem. Tym bardziej teraz, jak odgrodził się tym murem, takim betonowym, aby nikt nie widział, co tam się w środku dzieje. Poszukuję właściciela. To trzeba się umówić. No ale ja dzwonię, ale nikt nie odbierał. To w takim razie, nie da rady. A pan jest właścicielem? Nie, idź pan. Dla Echo 24, Marian Maciejewski. Eleganckie cylindry, meloniki i kwieciste, duże kapelusze. W sumie ponad 1300 nakryć głowy. Jak co roku kolorowy korowód, czyli Wielki Marsz Kapeluszy, zainaugurował najważniejsze święto dolnośląskich seniorów. Ze słomy, z materiału i z piór. To tylko niektóre z pomysłów na wykonanie najciekawszego kapelusza. Setki wrocławskich seniorów ruszyło dziś w marszu, by razem świętować ich najważniejsze spotkanie w roku. Chcemy pokazać seniorów z perspektywy właśnie takich kapeluszy, które są atrybutem elegancji, ale też radości. To się czeka cały rok, to jest taka rozrywka dla seniorów i po prostu docenienie, prawda? Tak, że senior jeszcze jest czymś ważnym dla młodego pokolenia, daje przykład, jak się można bawić. Wraz z seniorami udział w marszu wzięli też juniorzy. Dla najmłodszych była to okazja do międzypokoleniowej wymiany zdań. Uczą się, jak szanować starszych ludzi. Mają w domu dziadków, czasami pradziadków. No i muszą też wiedzieć o tym, że jednak dziadkowie i pradziadkowie to jest ich przyszłość. Że kiedyś też będą w tym wieku. Wiceprezydent uroczyście przekazał królewskiej parze seniorów klucze do miasta. Od teraz to oni sprawują władzę we Wrocławiu. Będziemy rządzić miastem Wrocławiem. Proszę spojrzeć na wszystkich seniorów. Uśmiechnięci, kochani, przepięknie. A my jesteśmy reprezentantami. W tym roku kolejny raz próbowano pobić rekord w liczbie kapeluszy. Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że pobiliśmy rekord. Mieliśmy, przypomnę, 1018. To był nasz rekord. W dniu dzisiejszym już dostałem taką informację, że wstępnie możemy powiedzieć, że mieliśmy 1300 kapeluszy. Impreza potrwa do 9 października. W tym czasie seniorzy będą mogli skorzystać z warsztatów, koncertów i badań lekarskich.
Bezpłatny parking, możliwość jazdy bus pasami i konkurencja dla taksówek to propozycje dla przyszłych kierowców, którzy zdecydują się wypożyczyć samochody elektryczne. O szczegółach Klaudia Nawrocka. Wrocław ma już wypożyczalnię rowerów miejskich. Teraz przyszedł czas na miejską wypożyczalnię samochodów elektrycznych. Do miasta wpłynęły już 3 projekty. Ze mną jest Arkadiusz Filipowski, rzecznik Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Panie rzeczniku, co zaproponowały przedsiębiorstwa, które chciałyby uruchomić i utrzymać miejską wypożyczalnię samochodów elektrycznych we Wrocławiu? Do 20 września podmioty zainteresowane uruchomieniem i zarządzaniem miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych mogły składać swoje oferty. I takie oferty złożyły 3 firmy. 3 firmy, które przez wiele miesięcy negocjowały z miastem zasady uruchomienia takiej wypożyczalni. Oferty aktualnie są sprawdzane pod kątem merytorycznym. Jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa i następnie w zależności od złożonej oferty od 15 do 18 miesięcy będzie miała firma na uruchomienie takiego systemu. Jak on będzie wyglądał? To będzie minimum 200 samochodów elektrycznych na wrocławskich ulicach. To będą stacje ładowania tych samochodów elektrycznych, stacje, gdzie będzie można ten samochód zostawić, ale także rozmawialiśmy o tym i to także będzie brane pod uwagę w punktacji, że jeżeli będziemy mogli zostawić samochód w innym miejscu niż w stacji, po prostu na ogólnodostępnych parkingach. Takie rzeczy także są dodatkowo punktowane, dlatego zobaczymy, jaka oferta zostanie wybrana. Prosimy jeszcze chwilę cierpliwości. No, a wrocławianie będą mogli już niedługo korzystać z tych samochodów. A czy miasto będzie zarabiało na elektrycznych samochodach? Zarabiać będzie firma, która te samochody uruchomi, cały system i która będzie tym systemem zarządzać. Co bardzo nas zaskoczyło, za uruchomienie takiego systemu, dwie firmy, które się zgłosiły spośród 3, nie oczekują nawet złotówki od miasta, więc wydaje się być to niezwykle atrakcyjne finansowo, ale nie tylko finanse brane są pod uwagę, to także, jak wspomniałem, ilość miejsc do zaparkowania, do zastawienia samochodu, do ładowania, no a dodatkowo do tego dochodzą elementy takie jak przywileje, na przykład możliwość bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania w centrum miasta. Właśnie, jakie jeszcze przywileje będą mieli ci, którzy będą korzystali z ekologicznych samochodów? No, ten jeden z ważniejszych, już wspomniałem, będzie można bezpłatnie parkować w centrum miasta, w strefie płatnego parkowania. Będzie można niektóre miejsca niedostępne dla samochodów spalinowych wjeżdżać. To wszystko jeszcze będzie ulegało rozmowom pomiędzy firmą, która będzie wprowadzała ten system, a miastem. A czy te firmy, te samochody będą konkurencją dla wrocławskich taksówkarzy? Poniekąd tak, ale musimy pamiętać, że z usług taksówkarskich korzystamy w określonych okolicznościach. Także określone osoby, nie wszyscy mają prawo jazdy, czasami nie każdy może prowadzić. I myślę tu o tych, którzy na przykład wieczorem wybierają się do centrum bądź w inne miejsca, aby spędzić czas ze znajomymi do późnych godzin nocnych. No, w tym momencie usługa taksówkarska obok usługi nocnej MPK jest niezwykle ważna i potrzebna i wielu z nas z takich usług korzysta. Ale samochody niskoemisyjne, elektryczne, wypożyczalnia tych samochodów na pewno będzie konkurencją, powinna być i chcemy, żeby była konkurencją dla naszych własnych samochodów, tak żebyśmy my, wrocławianie, albo zrezygnowali, albo bardzo mocno ograniczyli wykorzystywanie własnego samochodu, przyjeżdżając do centrum miasta. Pierwsza wypożyczalnia samochodów elektrycznych we Wrocławiu już niebawem. Wrocław na kilka dni zamienił się w plan filmowy Bollywood. Indyjscy twórcy kręcą film w najciekawszych częściach miasta. Co ciekawe, inicjatorem produkcji jest profesor z Politechniki Wrocławskiej. Plan odwiedziła nasza reporterka Agata Durał. Kręcimy film tolludzki w naszym mieście. I zaczęło się bardzo dawno, mianowicie w roku 2012 byłem na Uniwersytecie Stanforda i miałem tam wykład związany z możliwościami współpracy polsko-amerykańskiej, również w zakresie elektromobilności. I po tym wykładzie było spotkanie w klubie noblistów i posadzono mnie przy stole, przy którym przypadkowo przysiadł się człowiek z Indii. To jest komedia romantyczna. Ludzie w Indiach uwielbiają komedię. Fabuła filmu jest taka, że chodzi o relację pomiędzy ojcem a synem. Główny bohater chce zostać aktorem, ale ojciec tego nie akceptuje. We Wrocławiu będziemy kręcili do niedzieli. Action! Hey, stop! No permission! Get out!
Niektórzy mówią, że matura to bzdura, jednak nie dla nich. Dzisiaj w Retuszu odbyła się gala wręczenia nagród najlepszym maturzystom. Każdy z nich zdał maturę na 100%. To są nie tylko świetne wyniki tych matur zdanych na 100%, ale to jest też wyłonienie nieprawdopodobnych młodych ludzi, pełnych pasji, radości, poszukiwania, marzeń. I tak szerokiego spektrum zainteresowań, że właściwie wydaje się to nieprawdopodobne, żeby uprawiając sport, komponując, grając w piłkę, pisząc, przygotowując scenariusze filmów, pisząc wiersze, książki jeszcze znaleźć na naukę. Czułam się dobrze przygotowana, więc wiedziałam, że te wyniki będą dobre, no ale że 100% to się nie spodziewałam aż tak bardzo. No właściwie wszystkie moje 100% pochodziły z olimpiad, bo mamy taki system, że kto jest laureatem bądź finalistą olimpiady, dostaje 100% z automatu jak gdyby. Bardzo chciałem się dostać na studia i uznałem, że nauka w liceum, a nauka pod maturę to dwie różne rzeczy, uznałem, że będę się uczył pod maturę. Było dla mnie zupełnym zdziwieniem, szczerze mówiąc, bo naprawdę się nie spodziewałam, że tak dobrze mi matura pójdzie. No ale wyszło jak i wyszło, jestem bardzo zadowolona. Świat miejscem prawdy to myśl przewodnia Olimpiady Teatralnej, największego wydarzenia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Na trwającym ponad miesiąc festiwalu zaprezentowanych będzie 80 spektakli z całego świata. Olimpiada Teatralna jest największym festiwalem w historii, jaki organizowaliśmy i jest największym festiwalem teatralnym chyba w Polsce, jaki kiedykolwiek był organizowany. Olimpiada Teatralna jest festiwalem latającym. Miała swoje realizacje w Atenach, w Stambule, w Moskwie, w Seulu, w Pekinie ostatnio i teraz Wrocław. Dlaczego Wrocław? Oczywiście tradycja Jerzego Grotowskiego, tradycja pantomimy, wspaniały okres dramaturgów. Tak? To wszystko sprawiło, że Wrocław, w porównaniu z tymi metropoliami, jak najbardziej zasługuje na właśnie taki festiwal. Mamy wspaniałe nazwiska, od Tadashi Suzuki'ego po Petera Brooka, od Roberta Wilsona po Romeo Castellucci'ego, Jana Fabra, Teodorosa Tercopolosa, Teatr Aleksandryjski do tego jeszcze dochodzi. Tak? Jedno z tych nazwisk wystarczyłoby tak, żeby zbudować rzeczywiście wspaniały festiwal teatralny. Łącznie ponad 80 spektakli, kilka tysięcy miejsc na widowniach i to wszystko już od 14 października do 13 listopada we Wrocławiu. Wśród ogromnej ilości wydarzeń artystycznych najprawdopodobniej Olimpiada Teatralna jest tą częścią Europejskiej Stolicy Kultury, która skłania do najgłębszego myślenia, do zatrzymania się w biegu, do zastanowień. Wrocławskie Zoo pomaga nosorożcom indyjskim. Te rzadkie zwierzęta mieszkające w Parku Narodowym Kaziranga spotkała wielka tragedia. Powódź, która w lipcu przeszła przez park, spowodowała straty populacji nosorożców. Potrzebna jest każda pomoc, dlatego pracownicy Wrocławskiego Ogrodu zachęcają do wsparcia. Kacper Kowalczyk. Chociaż nie latają, a do sylwetki konia ze skrzydłami im daleko, to posiadają jeden róg i sprawiają wrażenie nieco ociężałych. Mowa o nosorożcach indyjskich, jednych z najbardziej zagrożonych zwierząt na świecie. No jednak ludzie myślą, że one są bardzo niebezpieczne, ale to niebezpieczeństwo wynika tak naprawdę z ich wielkości, z ich masy, bo na razie nasze nosorożce są jeszcze młode, one ważą około 1,7 tony, ale mogą mieć 2-2,5 tony, więc tak naprawdę ich masa jest groźna i to, że one są pochliwe. Mimo, że są duże i bardzo silne, wiele z nich uległo powodzi, jaka przeszła w lipcu tego roku przez położony w Indiach Park Narodowy Kaziranga. Żeby pomóc w akcji ratunkowej, do parku przyjechali wolontariusze z całego świata, w tym także z Wrocławia. Minusem takich parków jest to, że są to najczęściej ogrodzone tereny i nosorożce w wyniku na przykład powodzi nie mają możliwości jakby ucieczki z tych terenów i one się gromadzą jedynie w miejscach, które nie są zalane przez powódź. Jest to ograniczony dość mocno teren. Park Narodowy Kaziranga zamieszkuje aż 2/3 światowej populacji tych zwierząt, która liczy zaledwie 3300 osobników i ciągle narażona jest na różne niebezpieczeństwa. Liczba nosorożców z roku na rok spada niestety, głównie przez kłusownictwo. Jednak w tym roku w wyniku powodzi w parku Kaziranga dodatkowo 20 nosorożców zginęło, więc ta liczba gwałtownie spadła. Liczy się każda pomoc, dlatego pracownicy wrocławskiego ZOO zachęcają do wsparcia poszkodowanych nosorożców.
Mamy też spotkania ze zwiedzającymi, spotykamy się tutaj my opiekunowie i opowiadamy o nosorożcach, bo ludzie nie są świadomi, jak to wygląda, że ich naprawdę z dnia na dzień tak naprawdę jest coraz mniej i że mogą wkrótce wyginąć, więc staramy się ludzi uświadamiać raz, że o ich krytycznej sytuacji, a dwa właśnie o tym, żeby nie kupować pamiątek takich produktów odzwierzęcych. Nosorożce indyjskie można oglądać tylko w 64 ogrodach zoologicznych na całym świecie. W Polsce oprócz dwóch samców we wrocławskim zoo, jeszcze trzy osobniki mieszkają w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Dla Echo 24 Kacper Kowalczyk. Chcieli, żeby obcokrajowcy mogli poznać polskie kino. Zorganizowali cykl spotkań i dziś z jednego z najbardziej prestiżowych festiwali w Polsce wracają z nagrodą. Mowa o Wrocławskiej Fundacji Filmowej, która jest inicjatorem projektu Polskie Kino dla Początkujących. Właśnie to wydarzenie zdobyło nagrodę w kategorii Edukacja Filmowa na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Nagroda, którą dostaliśmy za cykl Polish Cinema for Beginners, to nagroda w kategorii edukacji filmowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, trochę też zaskoczeni, bo to nasze pierwsze nominacje do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i od razu sukces. Ten projekt to już jest 5 lat pracy we Wrocławiu, 5 lat spotkań z obcokrajowcami, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, którzy chcą poznać polską kulturę, ale w 2012 roku, kiedy startowaliśmy, nie mieli jeszcze takiej szansy, jeżeli chodzi o filmy. My zaczęliśmy pokazywać im polską klasykę, nowe polskie filmy z angielskimi napisami. Jakie na przykład? To są filmy od Popiołu i Diamentu aż po Rewers. Następna edycja, która startuje już na początku października, to edycja poświęcona polskiej młodzieży. Naszym hasłem jest Polish Youth i będziemy pokazywać, jak na przestrzeni dekad polscy twórcy filmowi portretowali młodość w naszym kraju. Będą takie filmy jak Hardcore Disco, będą Płynące wieżowce, ale też między innymi Iluminacja Krzysztofa Zanussiego, to nasz film otwarcia. Na tym pokazie pojawi się sam reżyser, więc będzie szansa porozmawiać z nim o tym filmie. To już wszystko w tych informacjach Echo 24. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.